Hej, cześć, witam wszystkich bardzo serdecznie w kolejnym odcinku. To już będzie trzeci odcinek z serii Max Payne i lecimy oczywiście dalej. Dzisiaj czeka nas czwarty rozdział po przejażdżce windą. Oczywiście ktoś musiał do mnie napisać, bo tylko zobaczył, że zacząłem nagrywać. Uwielbiam tych ludzi, których mam dodanych do znajomych. Zaraz po odcinku wyjebuję chyba wszystkich w pizdzie. Nie, no serio. Dlaczego za każdym razem, gdy zaczynam nagrywać, to ktoś musi napisać Robin, powodzenia w nagrywaniu, he, tak śmiesznie, jakby nie można było napisać po odcinku i ta pralka trzęsąca się jak cudownie. Dobra, zaczynamy oczywiście w windzie, dwie berety, koks żylety. Jesteśmy w pralni i możemy sobie poprzeglądać pudełka, sprawdzić wszystko, no i oczywiście pralka. Koniec swojego życia pralko, niestety tej pralki się nie da zniszczyć, ale oczywiście już goni mnie tutaj cała ekipa z Warszawy, yeah! Może nie z Warszawy, ale z Nowego Jorku, Keppo. No i trzeba trochę tutaj porozrabiać, oczywiście. Dobra, tamci już leżą plackiem, jeszcze tutaj pan w różowym wdzianku? Nie wiem, co to jest, kurtka chyba jakaś różowa. Okej, oczywiście tutaj, wiecie, no, gdzie robić... O, znowu te newsy. Policja, działania, czy śnieżyce? Jim Bravura. W ogóle to jest takie... o co, o chuj chodzi ci, kobieto? O czym ty rozmawiasz? Dlaczego ciągle tym samym? Z powodu długotrwałych opadów marznącego deszczu i śniegu na obszarze trzech stanów obowiązuje stan alarmowy. Na obszarze trzech stanów? Władze zalecają mieszkańcom, aby pozostali w domach. Śnieżyca trwa już 3 dni i nic nie zapowiada jej rychłego końca. Śnieg sypał nam w oczy od samego początku sprawy Walkirii. A według prognozy pogody miało być jeszcze gorzej. Ale śnieżyca miała też dobre strony. Zmniejszała szansę na to, że wpakuje mi się pod lufę jakiś niewinny przechodzień. No, coś w tym jest. No, ale to jest cudowne, no nie? W okręgu trzech stanów to ten, Dundersztyc z tego dziobaka, znaczy się Finasza i Ferba działał, więc to sprawa jego, tej śnieżycy na pewno. Gdzie jest Pepe? Halo? Dobra. Hello, guys! O, suka, bla! A to ty tutaj jesteś, odbiczko. Trzeba uważać, bo tutaj są oczywiście ziomki. Ziomki, ale tu są również, jak widzicie, takie wybuchające beczki. Znaczy się te niebezpieczne. Oczywiście tutaj fajnie będzie zrobić coś takiego. Oczywiście sobie wszamam. Zrobić sobie coś takiego. Odpalić i tam wszystko będzie bang. Znaczy no wszystko, nie wszystko. Oczywiście tego gościa by można było w ten sposób pokonać. Tutaj chciałbym... Nie, trzeba kurek odkręcić. O, dobra, no i su, uciekaj! Maksik. Bo tam były beczułki takie, widzieliście sami, ale nie udało się ich rozwalić? Serio? No nic, a czekajcie, czy one są w ogóle do rozwałki? Nie przypominam sobie, ale powinny być. Właśnie. Wydaje mi się, że tutaj powinniśmy mieć całkiem fajny drops. Ale tylko mi się wydaje, nie pamiętam. Tutaj pamiętam, że jakaś amunicja była fajna całkiem. Do jakiejś broni, którą zdobędziemy później. A nie, tu do beretki tylko na razie. Oczywiście skrzyneczki porozwalamy. O, do berety tylko. No, wydawało mi się, że będzie więcej tego. O, środki przeciwbólowe, serio? Schowane tutaj? Kurde, rzeczywiście, tutaj również. O, do Ingrama, właśnie. Niestety jeszcze nie posiadamy. Ingram to jest po prostu Uzi, tylko że w takiej wersji, no takiej wersji normalnej w sumie, nie? No oczywiście mam full zapas do beretek, do śrutuwy, tutaj fajnie nam wskoczyło jeszcze. Śrutóweczka jest świetna, no sami przyznacie, że to robi rozpierdziel ostry. Tutaj nic więcej, to oczywiście do śrutóweczki jeszcze więcej. I fajnie, i spoczyj. Co do diabła, Max Payne, dziwko, ale cię wziąć za węgła, pięknie. Dobra, idziemy dalej. I co teraz? Dowód rzeczowy numer 1, gazeta. Gazeta. Na podłodze kotłowni leżał przywiązany do krzesła nieboszczyk. Kapitan Pałkarz. Nie wygrał jeszcze żadnej bohaterskiej walki. Ale sześciopak korzennego piwa zawsze mnie załatwia. Narzędziem zbrodni był kij bejsbolowy, który porzucono w kałuży krwi. Obok leżała gazeta otwarta na stronie z komiksem Kapitan Pałkarz. Kapitan Pałkarz. Kapitan Pałkarz. To był Kapitan Pałkarz? Zdecydowanie nie. To jest Piecus. O, znowu szczury. Hello, guys. Mam nadzieję, że tym razem nie chcecie mi wpierdolić. Nie mają klamek, więc jest na chillku. Oczywiście tak, tu mamy szafeczkę, która jest otwarta na szczęście. Hej, i amunicja do śrutóweczki. Czyli to, co najlepsze. Dobra. I oczywiście teraz będziemy tu wchodzić na górę. O, film o wampirach. Eskimosów. No, to może być też nawiązanie do tego Buffy'ego, o którym wspominałem odcinek wcześniej, chociaż dalej nie mam pewności. Zabić go! It's pain! It's pain! Dobra, zaczekamy, jak ktoś mi wyjdzie. Oczywiście muszę się podrapać o głowie. Dobra, na szczęście żaden nie wyszedł. Hello, guys! Hello, guys! Dobra, jeden jest tu, drugi jest tu, trzeci jest tam. Myślę, że slow motion się tu przyda.
Uniki robimy, Maksik. Muszę przejść sobie właśnie. Dobra, wystarczy. No, nie chciałem do końca tak tego robić, ale zdecydowanie się schowam, bo boję się tego gościa ze strzelbą. Właśnie, oj! Oj, skurwysyny! O, jednak mnie dorwał któryś skubaniec. Nie, podwójne beretki są fajne z racji tego, że kiedy oni dostają kulki, nie są w stanie mi wtedy krzywdy zrobić i to jest bardzo fajne. Dlatego myślę, że chwilowo sobie zrezygnuję z mojej śrutówy, a z racji tego, że tutaj tych beretek jest pełno, wykąpię się szybciutko w piance. Dobra, trzeba uważać, bo to oczywiście za chwilę mi znowu ktoś wyjdzie. Tu jest pełno gangsterów, trzeba uważać. F5 mi się zdecydowanie przyda. Muerte się nie wkurzył. Zielonooki anioły! Czekajcie, bo coś mi się wydaje, że dalej te dialogi nie są dostatecznie głośne. Czasami mi się, po ostatnim odcinku tak stwierdziłem, że kurde, te dialogi są naprawdę cicho. U mnie słychać całkiem nieźle, a na YouTubie są prawie niesłyszalne. Oczywiście idziemy do kibelka, bo w kibelku powinny być painkillersy, właśnie. O, mam już kula. Oczywiście zdecydowanie trzeba się nażreć i wziąć je. Teraz będziemy mieli pełnię życia, full painkillerów. Nie ma tu żadnych ćpunów, więc spoko. Tam można iść do baru. Jest restauracja, która jest zamknięta. No i w sumie, no jedyne miejsce to ciała upadłych aniołów, które są tutaj za rogiem. Oczywiście nie chciałem chować się do szafy, to nie amnezja, Keppo. No i beretka oczywiście dalej. Hello guys. O, wysuka bliaty. O mój Boże, ale was się wysypało. Matko boska, często boska. Dlatego beretki są świetne. No i oczywiście jeszcze poszatkujemy gościa, bo czemu by nie. I tak mam za dużo amunicji bardzo do beretek. Bardzo dawno temu aresztowałbym ich za handel narkotykami. Ale teraz robisz po prostu strożny wpierdol, Maxi. Na stole leżał klucz. O, jaki dojebany klucz, stary! Ten klucz jest większy od twojej głowy. Ja nie wiem, gdzie takie zamki produkują, ale muszę przyznać, że dowalony kluczyk, że rzeczywiście klucz jak skurwysyn. Kurde. Taki klucz to normalnie jak do pasa cznoty Money Socks, yeah. Nie, oczywiście. O kurde, jeszcze więcej przeciwbólówek? No nie będę ćpał aż tyle. Bierz klucz. Klucz do baru. Sami widzieliście, bar jest tam po lewej stronie, tam jest niby exit, ale oczywiście nie skorzystamy. Tu jest restauracja, a tutaj jest bar. Śmieszne jest to, restauracja, bar, w ogóle tutaj się pije, a tu się je. Prosta sprawa. Nie przeszkadzać, oczywiście my przeszkadzamy. Dwaj wściekli zabójcy, gotowi poderżnąć sobie nawzajem gardła, wchodzą do pokoju obok. Wygląda na to, że zaraz się powykańczają. Jednak nie, siadają przed telewizorem i rozwiązują sprawę za pomocą komputerowej gry Kung Fu. Kiedy byłem tym tak zdołowany, że udusiłem ich kablem konsoli do gier. O, Rico, jesteś niegrzeczny. To jest ta Candy, która wiecie. Takiego grubasa. Słynny Alfons. A tyś kto do diabła? To glina! To glina! To glina! O, jak... Jezu, chydne! Taki gruby... Nie. Dobra, gdzie jest ten gruby? Tam jest gruby, schował się. Czekajcie, czekajcie, bo to nie jedyny gruby w okolicy. Ty, ta dziwka do mnie strzela? W ogóle o co chodzi? O, więcej was tu matka nie miała! O, shit! Zdecydowanie jest was tu zbyt wiele. Okej, okay, dostałem trochę, ale to nic. Jeszcze mi została tam ta pani z zabaru. Desert Eagle rozwiąże sprawę. A w slow motion sobie ją strzelimy. Jeśli oczywiście Max będziesz w stanie trafić, bo na razie to chyba jakąś kasę kasuje. Na ostro. No jeszcze oczywiście rzut. Ty, czemu ona może mnie trafić, a ja jej nie mogę? O chuj chodzi. A ło! Tylko odpalona picza. Kurde, jest przegięta. Dobra, Candy, czy ty możesz w końcu... Jaka w ogóle dowalona, ty! Co laska, w ogóle jaka ona była przygięcie silna, Keppo. Ej, dobra, idziemy się ten, jakiś painkillersów zdobyć trochę, bo przecież mi przerobiła dupsko gorzenie, że ci bandziorzy wszyscy razem wzięci. Ej, halo, widzieliście jaka twarda skubana była? Z Digla chyba z 5 strzałów przeżyła. Zdecydowanie przyda mi się tutaj troszeczkę amunicji i wszystkiego innego. Ale nie, no niezła, twarda kobita. I zauważyłem teraz, że mam jakiś czarny pasek na górze podczas nagrywania i nie wiem dlaczego tak się stało. No nic, mam nadzieję, że to chwilowe. No niestety, jakoś tak dziwnie się chyba obraz przesunął. Może to poprawię? Tak na szybko? Nie wiem, czy dam radę. Bo jakieś tak dziwnie tutaj to wyszło, ale nie wiem, czy mi się uda. O! Teraz to już w ogóle psuje na całego.
Nie, może zostawmy tak jak jest. Już trudno. O! I wchodzę do gry od razu. Pięknie, wpierdolę. Dobra, tu walkierę, wszystko, no trudno. Tak dosyć dziwnie tutaj to niestety działa. Okej, okay, oczywiście co za alkohole. Halo, pałka. Pałka tutaj w ruch. W ogóle nie, pałka jest dosyć niezłą bronią. I fajne odgłosy wydaje, jak się w coś walnie, czekajcie. O. Dobra, tu już wszyscy zginęli. Pokonałem grubaska. A nie, grubasek z gaciami w dół. O, z Ingramem gruby biega. To bardzo dobrze. Ingram, czyli to Uzika, o której wspominałem wcześniej. I to jest naprawdę kozacka broń. Tylko, że niestety amunicja kończy się w tempie ekspresowym. Oczywiście wlazłem. Ej, co jest? Coś mnie tutaj ostro pokajarszowało. No, ale na razie z Ingrama nie będę korzystać, bo tutaj z amunicją będzie krucho do niego. Oczywiście tutaj jest exit, ale zanim exit, to trzeba jeszcze oczywiście Antyczna przejrzeć. Antyczna centralka telefoniczna była wciąż sprawna. Antyczna centralka. Z tyłu recepcji znajdowała się stara centralka telefoniczna. Nawet dziecko umiałoby założyć na niej podsłuch. Łatwo sobie wyobrazić tłustego Alfonsa, jak ze słuchawkami na uszach przeżywa udawane orgazmy i przekleństwa dziwek z hotelu. Oto krwiobieg Nowego Jorku. Teraz jednak słychać tam było zupełnie inny rodzaj jęków. Szefie Cognity, to Max Payne. To Max Payne przyszedł, rzucił się na nas. Zabił, och. Och. Chyba sobie jaja robisz. Przecież to tylko jeden Glina. Oby to był żart. Rozwalcie go. Co za problem? Halo? Halo? Wieść niczym śmiercionośny wirus rozeszła się po zepsutym układzie krążenia miasta. Oto nadchodzi bestia. Nazywa się Max Payne. Oh yeah. Groźnie. Bardzo groźnie. Dobra, trzeba sobie tutaj painkiller oczywiście złapać. Jednego sobie wziąłem. Mam full amunicji, wszystkiego pięknie pełno. Exit. Otwieram sobie wyjście. Oczywiście tutaj to wyjście zaraz się nam otworzy, ale jeszcze możemy sobie sprawdzić wszystko. To jest wejście do klubu, do łazienki chyba. Maszyna na kondomy, jej! A nie, to jakaś wygrać można. O, nie wygrałem. Jeszcze raz, musimy wygrać, Keppo. A jak nie wygramy, to rozwalę tą maszynę i też wygram, jejo! Siedzi i gra na maszynie, cudownie. A czekajcie. Głupia maszyna. Nigdy nie wygnął. What the fuck, co to było? Ja uciekam. Idę do bidetu. A, chłopaki tam grają. Możesz mnie okradać? Wiesz do cholery, kim jestem, wiesz? Widzę, że ta sama reakcja. Zgadzam się z tym gościem. Zgadzam się z tobą w 100%. Maszyna, która okrada ludzi, nie jest dobra. Cześć. Oczywiście. Tutaj cyk, cyk, klik, klik. Świetnie. Czy jeszcze coś tutaj mamy poza kasynem? Bardzo obskurne kasyno, rzekłbym. Coca-Cola! No. Dobra. Chyba wchodzimy. Znaczy, ten... A nie, ten też... Czekajcie, chwila, to tam był... Exit otworzyłem, to tam się zepsuła ta... To wyjście chyba, z tego co pamiętam, czekajcie. Tylko się upewnię. Tak, tędy nie wyjdziemy. Jak widzicie. Fajnie! Widać Azir Plaza, heheszki. Nie no, to oczywiście to nie jest Azir Plaza, tylko czekajcie, bo... Popsułem chyba coś, ale mniejsza. Dobra, mniejsza z tym. Naklikałem tam, ojeja! Nie no dobra, tędy oczywiście trzeba będzie wyjść, tutaj są ziomki, były ziomki, bo już nie żyją, heheszki. I oni nie mają nic poza właśnie iglami i beretką na wypad. Teraz trzeba będzie zejść tutaj na dół, ale chwila, chwila, nie dobra, na dół. No, spadaj Max. No i oczywiście jesteśmy za kratą i teraz będziemy tutaj mieli ekipę z Warszawy i oczywiście muzyka, yeah! A to są grubasy, nie? Ale tamten mnie obchodzi. Oh fuck! Max, wstawaj! Jezu! Ale grubo, nie? Miałem tyle szczęścia. Dużo szczęścia, wręcz za dużo szczęścia miałem. Podwójny Ingram oczywiście to jest coś, co kocham, ale niestety aktualnie nie mam jeszcze tyle amunicji, żeby tutaj... Zostawię sobie, wiecie, to jest bardzo ważne, żeby zostawić sobie Ingramy na jakichś bossów, ewentualnie większe grupy przeciwników, które po prostu można rozwalić, rozrzezić i tak dalej. No i oczywiście wyjście popsułem. Chwila. Muszę chyba kliknąć jeszcze raz. Prawdopodobnie po prostu za dużo naklikałem. Tak? Za dużo naklikałem? Nie pamiętam. Chyba tak. Dokładnie. Za dużo razy gdzieś tam naklikałem ten przycisk, dlatego nie mogłem wyjść. Jej! Piąty rozdział przed nami. Niech przemówi broń.
Oczywiście dalej kontynuujemy nasz amerykański sen. No i nie wiem, dlaczego tak ten pasek na górze wrócić godzinie. Się, odejść i olać to miasto. To byłby mądry wybór. Ale widać, nie byłem zbyt mądry. Kamienice należące do Lupino były zapuszczonymi melinami, w których gnieździły się różne przybytki. Sklep z trunkami, lombard, pralnia prowadzona przez mafijnych lichwiarzy i tak dalej. Nie wiem jakim cudem, ale wiedzieli, że jestem gliniarzem. Wiedzieli też, że po nich przyjdę. I na pewno czekali na mnie z bronią w ręku. Melinę Lupino rozświetliła eksplozja. Wybuch bomby zamienił śnieg w płynne złoto, a słup ognia sięgnął nieba. Płomienie odbijały się w szybach czarnego Mercedesa, który bardzo wolno jechał ulicą, jakby kierowca robił sobie wycieczkę krajoznawczą. Przyjrzałem się uważnie pasażerowi tego samochodu. To był Władimir. Władimir! Rosyjskiej mafii. Ale Władimir przez Cinello. What the fuck? Wy to widzicie? Władimir. Coś mi mówiło, że byłem świadkiem wojny gangów. A wróg mojego wroga to mój przyjaciel, więc... Wodka team. No ja nie wiem, czy to tak wolno się przejeżdżał, jak bokiem lata po zakrętach. No nieźle. Oczywiście. W pobliskim budynku wybuchła kolejna bomba. Miałem szczęście. Zbiry w środku byli nieźle wystraszeni. Jednak istniała też druga strona medalu. Wewnątrz mogły tykać następne bomby, a policja była już pewnie w drodze. Apartament Jacka Lupino znajdował się na samej górze. Tak przynajmniej było przed wybuchem. No. Dobra, także lecimy. Przed wybuchem się znajdowało, teraz może być inaczej. Pawny shop elo elo. Oczywiście sobie najpierw zanim wejdziemy to pozwiedzamy. Oczywiście, że do mnie strzela jakiś gnój. Masz kita? Tam lata helikopter. Helikoptery, helikoptery. No i co? I tutaj nic nie ma, poza beczką. Można się ogrzać. Oczywiście nie będziemy tutaj nic robić. Słuchajcie, już policję w tle. Oczywiście warto się rozejrzeć, warto sobie popatrzeć, poszukać, bo czasami można znaleźć fajne fanty. I widzicie, tutaj nie wchodzić. Tam oczywiście jest jakaś uliczka, która jest cała zagrodzona. W ogóle zimowe klimaty tutaj naprawdę fajnie. Dobra, wezmę sobie dwie beretki. Nagłówki okazały się przygnębiającą lekturą. Gazety nazywały mnie krwawym mordercą. Wycie wiatru zgrało się z coraz głośniejszym dźwiękiem policyjnych syren. Byłem ścigany przez mafię i poszukiwany za morderstwo. Też miałem ochotę wyć. No Max, nie łam się ziom! Nie łam się ziom! O, lol się pobrał, kappa. No nieźle, nawet na nagraniu będzie słychać. Oczywiście to jest ciężaróweczka, którą można otworzyć i tutaj mamy śrutóweczkę. Niestety chyba nic więcej poza śrutówką tu nie ma, ale zawsze warto. No i tutaj dalej już nic nie ma, niestety tu chyba nie schowano. Pamiętam, że jest tutaj jakiś sekrecik całkiem fajny, ale to chyba później jak wejdziemy na jeden z dachów będzie można zeskoczyć i znaleźć naprawdę fajne fanty. Ogólnie tutaj jeszcze jest zejście, jak widzicie. Oczywiście drzwiczki, które warto otworzyć. No wiadomo, będziemy tutaj mieli również ekipę. Zrobię zapis. W razie gdybym miał tutaj dostać. W sumie mógłbym tam rzucić jakimś koktajlem Mołotowa. O, suka, bliat. Oj! Ja ci dam, oj kurde łobuzie, tak mi się znowu dostało kurde po głowie. Zawsze mi się musi dostać. Dobrze, no ale co zrobić? Weźmiemy sobie oczywiście olbrzyma inne sprawy i tędy można też sobie oczywiście wejść. Dzięki czemu jesteśmy tak jakby od dupki strony tutaj. Tu nie wejdziemy, są zamknięte drzwiczki oczywiście, tutaj będziemy mogli wejść. No i ci naprani, nagrzani. No i beretki oczywiście się przydadzą. Zdecydowanie. Tu mamy drzwi, kontrola. Tutaj chyba... Nie, szafeczka nie. Dobra, tu nic nie ma w sumie. Oczywiście dosyć, widzicie, obleśna kolejna speluna. Chyba macie, a się wystraszyłem, wow. W budynku było mnóstwo ładunków wybuchowych. Chwila, chwila, chwila. No, ja wiem, że było mnóstwo ładunków wybuchowych. Dobra. Tu też są takie przenośne ładunki wybuchowe. O, szlak! Jak to rakiet! Jak wyleciało prosto we mnie. Zajebiste to było. Ta rakieta, mój, o mój Boże. Miu! I przeleciało. O, szuka, bliat! Znowu coś mi się tutaj... Oj! Oj! Zginąłeś, oj. Dobra, mielonka z cipunów zawsze fajnie. Dobra, fajnie, fajnie.
To oczywiście painkillersy kolejne, warto będzie się rozejrzeć. To są pudełka, ale ich niestety nie otworzymy. No ale nawet nie ma co za bardzo tutaj szukać, szwendać się. Idziemy dalej. Ta muzyka jest bardzo fajna. Znaczy ten motyw muzyczny mi się zawsze podobał. Patrz jaki gnojarz! O ty skurwysynu, patrz idzie! Cholera, to pain! Co ten koleś chciał zrobić? Nie wiem, to było dziwne. Durum, durum, durum. Kurwa mać, co? Skąd? Halo? What? A, tutaj. Ja się zastanawiałem, wyglądał tak jakby z dołu do mnie strzelał. I kolejny ingramik do kolekcji, genialnie. Oczywiście zbieramy amunicję, zbieramy, nie marnujemy ingramów. Zdecydowanie. Tutaj... Serio nic nie będzie? Dobra, Desert Eagle sobie chyba wyciągnę. Telefon, szakarą, makarą, telefon. Zdezelowany telefon w holu zaczął dzwonić. Spodziewałem się szukającego działki ćpuna, ale okazało się, że to coś o wiele bardziej złowieszczego. Czy to pan Blaine? A kto pyta? Nazywam się Alfred Wooden. Proszę się pośpieszyć. Policja jest już w drodze. To akurat wiem. Wiedzą, że tam jesteś. Jak? I co ci do tego? Jeszcze się odezwę. Przybyła kawaleria. Wyjące wściekle syreny brzmiały jak fałszujący chór potępieńców. Miałem kilka minut, dopóki antyterroryści zajmowali się swoimi sprawami. Wiedziałem, że gdy już ruszą do akcji, powinienem być daleko. Hej, mówi komisarz Jim Bravura z policji. Rzuć broń i wyjdź z podniesionymi rękoma. Nie ma to jak swojego człowieka posądzać o... o rozpierduchę. No, może Boże, wspomniałem o tych gnojach. Max, fajnie w ogóle, że trafiłeś chociaż jeden strzał, ziom. Naprawdę. Dobra, dwie berety, bo inaczej... inaczej będzie krucho. Oczywiście gdzie jest rozpierducha na całego. Trzeba bardzo uważać. W tym miejscu ogólnie. Tutaj chyba możemy... nie, tutaj jest zamknięte. Ale to można rozwalać wszystko oczywiście. Tu były kartony, ale już mniejsze z tymi kartonami. Kolejne ingramki do kolekcji. Drogę blokowały mi zamknięte drzwi. Potrzebowałem klucza. Mhm, oczywiście. Czekajcie, czy tego klucza nie będę miał tutaj? Znaczy nie, nie będzie tutaj klucza, ale coś chyba jednak w tych kartonikach powinno być. Poza oczywiście drewnem. Nie no, nic ciekawego. Dobra, wracamy. Tutaj akurat chyba jest to alternatywne, powiedzmy, takie wejście. Olbrzymy, wszystko. Można sobie pobiegać w sumie, chyba tutaj akurat terroryści nie wbiją nam na chatę od tak, zaraz, w moment. Jeszcze chciałbym się rozejrzeć. Nie mam pewności, że przypadkiem czegoś nie przegapiłem. To oczywiście się rozpada to wszystko po kolei. Śmieszne jest to w ogóle, że swoje własne lokale wysadzają. A nie, czekajcie, przecież tu jest zablokowane przejście. To przecież nie wejdziemy. Okej, trzeba będzie kluczyk znaleźć. Niestety tu nic nie ma. Fajne jest to, że zostają po nas łuski. Znaczy ogólnie naboje, łuski, te sprawy. Tylko nie pamiętam, gdzie ten kluczyk był. To jest problem. Bo tutaj zawsze miałem małe problemy z tymi lokalizacjami ćpunów. Chociaż wydaje mi się, że tutaj akurat spoko. Znajdziemy za chwilę. Warto tutaj się rozejrzeć, poglądać. Tu oczywiście są te... można sobie podziurkować. Okej, tu były ziomki. Czekajcie, czy któryś z tych ziomków nic nie miał? Chyba nie. Oczywiście tutaj mamy jeszcze sufit, który się rozdupił. No dobra, i tak, tu jest... aha, bo czekajcie, jeszcze przecież tu jest drugie przejście. I kudeczko oczywiście. Ktoś zostawił list na ladzie. Na ladzie list, okej. Nagle wszystko stało się jasne. Bomby i pojawiający się osobiście szef rosyjskiej mafii, Gogniti, zachowywał się jak zwykle. Dużo gadania, ale nic sensownego. Po naszej akcji Ruskowi zostało tylko kilku ludzi, ale ich da się kupić. Nie ma szans, żeby próbował się odegrać. Okazało się, że Rosjanin potrafi zaskoczyć wszystkich. Jedno było pewne. Jeśli przyciśniesz kogoś zbyt mocno, to prędzej czy później będzie się chciał odwdzięczyć. Dokładnie tak. Opuść broń. Stój! Na półce leżał klucz. Poddaj się, albo będziemy zmuszeni działać. Nie każ nam iść po ciebie. A, no tak, to są ci. Trzeba uważać, oni są dosyć mocni. Klucz do klatki schodowej oczywiście, jak najbardziej. Och, było blisko, ale mi wyleciał zza węgła, naprawdę, też się wystraszyłem. Ciężko czasami jest ogarnąć, w którym momencie nam przeciwnik... a, tu granat. Śmieszne jest to, że tutaj można zrobić tak, żeby koleś umarł od swojego własnego granata. I to jest stosowne. Oczywiście granaty granatami, ale tutaj jeszcze powinno być chyba painkillerów trochę właśnie. One mi się przydadzą zdecydowanie, zwłaszcza, że... no czekajcie, jeszcze bym tutaj właśnie mógł się wyleczyć i zgarnąć jeszcze z niego. Ingramik, ingramik, oddawaj tego ingrama, ty łobuzie. Nawet dwa. To mi się podoba, oczywiście tutaj kolejne. Ile mam teraz amunicji? 100 plus 100, czyli mam... magazynki tak jakby. Dobra, świetnie.
oczywiście wywalone, wszystko w kosmos. Trzeba uważać, tam na dole będą ziomki za chwilę. To można sobie przeskoczyć w ten sposób, co jest bardzo fajne. Ja wolę zazwyczaj właśnie takie większe jakieś dziury przeskakiwać, tak, bo Max dziwnie czasami skacze. Mimo wszystko, że jego skakanie nie jest w sumie takie złe, to czasami potrafi wow się podziać dosyć nieprzyjemnie. Oczywiście mamy teraz tutaj tylko jedno prawidłowe wyjście, czyli tutaj. No oczywiście slow motion się na pewno trochę przyda. Jakim cudem gościa nie trafiłem? Nie wiem. Ała! Jakim cudem on mnie trafił? Chwila. A nie, bo to nie ten mnie trafił. Tu jeszcze mamy pełną ekipę. Wow, to było niebezpieczne. To painkiller zdecydowanie. Okej, okay, oczywiście weźmy sobie ammo. No oczywiście są tutaj szaweczki. Szaweczki. Ammo do Desert Eagle, niestety nic. Tutaj możemy wyjść i nawet chyba będziemy musieli. A jeszcze możemy oczywiście sprawdzić sobie tutaj mroczne miejsce. I oczywiście painkillerek, jeden do kolekcji. No i wychodzimy oczywiście. Tutaj akurat, żeby nie marnować amunicji, sobie rozwalę szybkę. A nie, dobra. No nie musiałem. Strach dodać i skrzydeł. To będzie kolejna misja. I z tego co się orientuję, to chyba będzie misja w kolejny, kolejny odcinek. Zniszczymy wszystkie schody prowadzące do biura Lupino. Mogłem się tam dostać jedynie z dachu sąsiedniego budynku. Dokładnie tak. Dobra, więc w tym odcinku już się z wami żegnam. Lupino, czekaj na mnie do kolejnego odcinka. Ja się żegnam z wami, było mi miło i sympatycznie was gościć. Mój Robin Skateboard i trzymajcie się do kolejnego odcinka. Yeah! I oczywiście bong. Na razie, cześć.